Kto pyta, niech przyjdzie. Tym razem na warszawskie spotkania teatralne. To już po raz 23, a od wielu, wielu lat, bo spotkania miały przerwy, spotykają się w Warszawie widzowie z teatrami, no właśnie, chciałoby się powiedzieć z prowincji, ale kiedy popatrzy się na zestaw spektakli prezentowanych na warszawskich spotkaniach teatralnych, to można powiedzieć pół żartem, pół serio, że tak naprawdę są to warszawskie spotkania spotkania warszawiaków z Teatrem Starym imienia Jerzego Jarockiego, bo na wiele spektakli, może około 100, które były przedstawionych, aż 28, łącznie z obecnymi, 30 spektakli pochodzi z Teatru Starego w Krakowie. Z tej liczby 28, jak żeśmy przed chwileczką policzyli, właśnie w reżyserii Jerzego Jarockiego, niekoniecznie z Teatru Starego, bo pan Jerzy Jarocki reżyseruje również we Wrocławiu, również w Warszawie, w wielu miastach Polski. W związku z tym, że chcielibyśmy dzisiaj rozmawiać o tych warszawskich spotkań teatralnych tradycji, zaprosiłem do studia przede wszystkim mistrza Jerzego Jarockiego. Dziękuję za przybycie. No oraz ludzi z tymi spotkaniami tak czy inaczej związanymi. Pan Tomasz Łubieński, znany krytyk, publicysta, dramaturg, którego dramaty były również na warszawskich spotkaniach teatralnych wystawiane. Pan Henryk Bieniewski reprezentuje w naszym gronie organizatorów ten sąd czy jury, zaraz sobie powiemy, jak to nazwać. Obok Jarosława Kreta, reprezentującego młodzież i młodą publiczność, pan Henryk Izydor Rokacki z Warszawskiej Szkoły Teatralnej, krytyk, historyk teatru, Piotr Gruszczyński, również krytyk. Halina Kasjaniuk zjechała na warszawskie spotkania teatralne z Gdyni, krytyk, wicedyrektor w tej chwili Teatru Miejskiego w Gdyni. Przybył do nas zaproszony pan Rafał Wnuk, muzykolog. No i w tym gronie będziemy rozmawiali o tym, co teraz, o tym, co dawniej, o tym, jaka tych spotkań tradycja. Już powiedziałem na wstępie, że tak dużo na tych spotkaniach Teatru Starego, że tak mnóstwo na tych spotkaniach Jerzego Jarockiego. I w związku z tym chyba pierwsze pytanie do pana Jerzego Jarockiego. Skoro tak jest pan tutaj często zapraszany, to niech nam pan powie, do kogo, do jakiej publiczności adresuje pan swoje spektakle? Czy właśnie do warszawskiej publiczności po to, żeby te spektakle zostały zaproszone na spotkanie? Chętnie odpowiem, ale chciałbym sprostować, że te 28 spektakli, żeby to było oczywiste, jasne, to nie są to spektakle ze spotkań wyłącznie. Mi się wydaje, że tych zbierze się z 20-22. Ale to są także spotkania, które robiłem tu w Warszawie, będąc na półetacie czy doangażowany w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. To wszystko razem osiąga tę podaną przez pana cyfrę 28 spektakli, które widziała Warszawa, warszawska publiczność, moich spektakli, które pokazywałem w Warszawie w taki czy inny sposób. Do kogo ja adresuję te spektakle? Wie pan, że tak się złożyło, że może najwcześniej to mnie uświadomił, a publicznie wyraził i napisał pana tatuś, pana ojciec. Ja kiedyś robiłem tutaj w Warszawie taki dyplom w szkole teatralnej, nazywało się to Akty. I składało się z czterech aktów rozmaitych sztuk, zaczynając od Wesela, poprzez Ślub, Matkę Witkacego, kończąc na Tangu Mrożka. Wszystko razem trwało około czterech godzin. I bodajże w twórczości pan Andrzej Kijowski napisał, że jest to przedstawienie o losach polskiej inteligencji, o losach polskich buntujących się inteligentów i skierowane do inteligencji. I chyba to jest ten adresat. Ja skieruję te, jak szukam, jak sobie siedzę na widowni i myślę o tym, kto to powinien na pewno zrozumieć. No to inteligent powinien to zrozumieć. A kto to jest inteligent? Inne pytanie.
Może inne pytanie. Kto to jest inteligent? Oczywiście to nie wyznacza ani matura, ani studia wyższe. Chyba to jest także pewnego rodzaju wrażliwość wśród robotników, którzy mają średnie czy niepełne średnie wykształcenie. Spotykałem wielu ludzi, których powinienem uważać za inteligentów. Bo to nie tylko wiedza, ale także pewnego rodzaju uwrażliwienie na literaturę, na sztukę w ogóle. Natomiast do tak zwanych bezgramotnych nie kieruję. Dlaczego oni nie muszą chodzić do teatru? Chyba chciałem zapytać, czemu służy dzisiejszy teatr współcześni? Pan w jakimś stopniu nas ukierunkował nam chyba rozmowę. Teatr to sztuka dla inteligentów. Bardzo dużo mówiło się o inteligencji ostatnio. Bardzo się te inteligencje krytykuje i teatr się też krytykuje. Czy istnieje różnica pomiędzy teatrem i inteligencją, pomiędzy inteligencją warszawską, krakowską, prowincjonalną? Ja nie jestem w stanie, jeśli to do mnie skierowane, to ja nie jestem w stanie. Socjolog. Pan się zajmował tym sporem o inteligencję. No ja się tym zajmuję w dalszym ciągu, ale boję się, że ugrzęźniemy w takiej socjologii i właśnie w problemie intelektualistów i inteligentów, a ja chciałbym tutaj usłyszeć, co zebrani przy tym stole mówią o teatrze i sam ewentualnie coś dodać. Ja mam bardzo miłe wspomnienia z warszawskich wspomnień teatralnych, ale bardzo już dawne, bo 15 lat temu właśnie mój spektakl Teatru Polskiego z Wrocławia, Koczowisko, był tutaj zaproszony i tutaj w Teatrze Dramatycznym przedstawiał. Wydaje mi się, z taką tutaj uwagą przyszedłem pomysłem, że mi się podobają festiwale, gdzie są nagrody, gdzie jest konkurencja. Mi się wydaje, że czy chcemy, czy nie chcemy, to w tej jakiejś takiej wrażliwości współczesnej, trochę takiej usportowionej, nic nie przeszkadza subtelności odbioru, a dodaje jakiegoś takiego pieprzyku. Jeżeli są te medale rozdawane, symboliczne jakiekolwiek, te nagrody, i mnie troszkę w tych spotkaniach warszawskich zawsze brakowało tej konkurencji, aczkolwiek oczywiście trudno jest porównywać dwa dobre przedstawienia i zawsze to będzie jakieś takie niewyważone, ale coś takiego chłopięcego, coś takiej zabawy mi się wydaje, że teatrowi nie szkodzi, ponieważ tak mi się wydaje, sztuka jest, tak jak prawie wszystko, zawsze jakąś rywalizacją. Panie Tomaszu, ale na Boga nie dopuśćmy do tego, żeby, o czym pan mówi, bo to byłby koniec tego festiwalu. To są jedyne spotkania teatrów czy ludzi teatru przy tej okazji, które są bezinteresowne. I chwała im za to, że są bezinteresowne. Inaczej to się całe te wszystkie te festiwale, które są wyposażone w nagrody, z konieczności przekształcają się w jakąś taką rywalizację typu noworynkowego. A po co nam to nam jest, kompletnie nie jest potrzebne. Mnie się wydaje, że te spotkania, przynajmniej dla twórców, są niesłychanie ważne z innego powodu. Właśnie jedno, że są bezinteresowne. Dwa, że zawsze były. Nawet w tych najgorszych czasach zawsze były jakąś weryfikacją. Oczywiście, że było na tych spotkaniach wiele spektakli, które nie powinny być. Pierwsze spotkania, które się odbywały w 1965 roku, na tych spotkaniach było 10 spektakli zaproszonych. I ja nie wiem, czy tam było jedno, czy dwa warte tego, żeby je przywieźć do... Ale była jakaś atmosfera, jakaś niepowtarzalna atmosfera spotkań, tego tłumu, weryfikacja polegała na tym, że jedne spektakle jak gdyby potwierdzały swoją markę, swoją wartość, a drugie spektakle ją traciły na tych spotkaniach. W tym i zostały. To pozostawało w świadomości środowiska. Na niektóre walili drzwiami i oknami, a na niektóre nie przychodzili ludzie. My przedstawiliśmy tyle. Spotkania dla
inteligencji, dla inteligencji krakowskiej i warszawskiej, jakoś tak prawdopodobnie ponad głowami prowincji, czy tego, co my z perspektywy Warszawy prowincją zwykliśmy nazywać. To było moje pytanie, czy istnieje różnica pomiędzy krakowsko-warszawskim inteligentem, a inteligentem z Gdyni? Wiedziałam, że Stany wywołano do tablicy jako prowincja. Przyznaję się, że jako prowincja chętnie bardzo uczestniczę we wszelkich festiwalach i no nie chcę się chwalić takich festiwali, mam na swoim koncie bardzo wiele, nie tylko w Polsce. I stąd jakby moje w pewnym sensie rozczarowanie, ponieważ jeżeli się już jedzie, a ma się zawsze mało czasu, jeżeli się pracuje w teatrze, a pracuje w Teatrze Miejskim w Gdyni dość aktywnym, który prowadzi bardzo rozległą działalność i jest już, że tak powiem, widoczny na mapie naszej prowincjonalnej, to wtedy, kiedy się ma mało czasu, przyjeżdża się i chce się obejrzeć teatr w pigułce. To znaczy najlepsze przedstawienia, ale też powiedzmy niejednodziennie. No tu przyjeżdżam na 3 dni, jestem w stanie obejrzeć góra 2 przedstawienia. To mnie szalenie rozczarowuje, bo pamiętam czasy, kiedy we Wrocławiu na Festiwalu Teatrów Otwartych oglądałam w ciągu tygodnia 37 przedstawień. I szczerze mówiąc, to mimo, że jest to ogromny maraton, to bardziej mi odpowiada niż takie grzeczne, chłodne spotkania teatralne, gdzie wprawdzie jest kolejka pod kasą, ale poza przedstawieniem jakby nie zauważyłam, żeby coś się więcej działo. No i po tych wstępnych skrzyżowaniach brody i jury do tablicy. Może 2 słowa historii. Pierwsze warszawskie spotkania teatralne miały inny zupełnie charakter. Pan wspomniał o tym, że to się różni, że kiedyś było inaczej, teraz jest inaczej. Bowiem pierwsze warszawskie spotkania teatralne miały inną formułę. To był festiwal festiwali teatralnych. Tak to było pomyślane. To znaczy nie od pierwszego ściśle, od pierwszych warszawskich, ale już następne to były festiwal festiwali. To znaczy wybieraliśmy, przepraszam, że tak mówię, bo uczestniczyłem, jeżeli nie od początku, to w każdym razie prawie od pierwszych warszawskich spotkań w tej komisji artystycznej. Wybierało się przedstawienia z nagrodzonych na różnych festiwalach. Oczywiście nie sposób było wszystkich nagrodzonych zaprosić do Warszawy, stąd wybierało się, no zapraszano, były najlepsze, przy czym te najlepsze, jak się z biegiem lat, z biegiem dni okazywało, nie zawsze były najlepsze. I dlatego już w latach 70., pod koniec lat 70. zaczęła się zmieniać formuła. Już nie było tego, już nie, komisja artystyczna nie szukała, nie wybierała spośród różnych festiwali polskich, tylko po prostu wybierała najlepsze przedstawienia. Niestety poziom Teatru Polskiego, jak zresztą wszystkich teatrów, jest dość wahliwy. Czasami są sezony lepsze, są sezony gorsze i w związku z tym zaczęła się powoli zacieśniać ilość teatrów, to znaczy ilość ośrodków, z których można było czerpać. Pan powiedział, że na wstępie, że jest to festiwal, że jest to, są to spotkania Starego Teatru imienia Jerzego Jarockiego. Jest coś w tym prawdy. Pan Jarocki zresztą moim zdaniem niepotrzebnie się tłumaczy, że wcale nie było ich tak dużo, tylko jest trochę mniej. Spektakle pana Jarockiego były zawsze spektaklami znaczącymi, wybitnymi lub takimi, które przechodzą do historii polskiego teatru, bo tak to trzeba powiedzieć. Te przedstawienia, które oglądaliśmy szczególnie w ostatnich latach, ale i wcześniejsze, przecież już na trwałe weszły do historii polskiego teatru. A więc zaczęto później, ten krąg możliwości się bardzo zacieśniał i wreszcie ostatnie lata to jest formuła wybierania przedstawień najlepszych, bez względu na to, gdzie one są. Nie są one żadną wykładnią poziomu teatru polskiego. Owszem, można powiedzieć, że są wykładnią najwyższych osiągnięć Teatru Polskiego, ale nie jest to żadna przeciętna, nie jest to reprezentatywne dla geografii teatralnej tak zwanej polskiej. Są to spektakle na tyle znaczące, żeby tutaj pokazać to, co mamy najlepszego.
Trzeba by zapytać chyba o wartości. Pan Jarocki powiedział, dla kogo robi spektakle. Myślę, że wszyscy tu obecni chcieliby się wpisać do tej klasy czy warstwy, którą jest inteligencja. Kiedyś to było proste. Kiedyś to szli do teatru krzycząc Polska, Polska. I właściwie cokolwiek ten aktor, szczególnie w sztuce romantycznej, ale nie tylko, mówił, to w podtekście była tam Polska. No w tej chwili jest Polska, Polska krzyczy na ulicach, Polska nie musi wydzierać się z teatralnej sceny. Jaki główny temat niesie nam dzisiaj scena? Jakiego tematu od sceny oczekujemy? Jakiego tematu od sceny może nie otrzymujemy? No, ja myślę, że teraz teatry szukają tematów. Nie będzie to chyba jakiś jeden temat, który zastąpi tamto wołanie o wolność, czy poszukiwanie jakichś takich, czy przemycanie słów wolności. Ten okres minął i o ile pan pamięta taką dyskusję jeszcze sprzed 3 czy 4 lat, którą toczono na temat spotkań i czy warto je kontynuować, mówiono także o tym, czy nie będzie trzeba sztucznie watować zaproszoną jakoś publicznością miejsc na widowni, no bo jest taki odwrót od teatru. Ja ze zdumieniem patrzyłem ostatnio na tych spektaklach, byłem na tych dwóch ostatnich, sala była przepełniona jak w latach 70. Nie wiadomo, ja nie wiem, co ich ściąga. Trzeba byłoby się zapytać, trzeba byłoby się dowiedzieć, trzeba byłoby może rozmawiać, ale coś ściąga tę publiczność, tę młodzież znowu, ona wypełnia nie tylko sale, ale przejścia, tam zaułki, siedzi sobie na kolanach, na głowach i ogląda spektakle. No, w końcu ta Salomea to nie jest taki powszedni chleb teatralny, ani taka komercyjna sieczka, po którą się sięga. W tym to są trudne teksty. To są trudne teksty, jeżeli ja je wziąłem, odważyłem się z dużą zresztą nieśmiałością, sięgnąłem po taki tekst, to właśnie żeby zbadać, to właśnie żeby się samemu zorientować, jak te dramaty Słowackiego, te trudniejsze, te z jego okresu mistycznego, jak one będą znajdowały drogę do publiczności? Czy jest taka możliwość w ogóle? Poza tym nie mam innej możliwości dowiedzenia się czegoś więcej o dramacie takim, na przykład jako Sen Srebrny Salomei, jak zrobienie go, zrealizowanie na scenie. Wtedy się bardzo wiele rzeczy wyjaśnia. Czego oni tam szukają, Piotrze? Jeśli można, to wydaje mi się, że to jest tak, że ludzie przychodzą na spotkania teatralne przede wszystkim dlatego, że jest to obietnica takiego wielkiego, wspaniałego teatru, jaki na co dzień coraz trudniej już znaleźć, to znaczy teatru wielkich inscenizacji, wielkich przedstawień z ogromnym zespołem aktorskim. Kiedy się chodzi codziennie do teatru w Warszawie, to właściwie widać, jak to się zmniejsza, jak to wymiera. Coraz więcej jest sztuk dwuosobowych, trzyosobowych, jakichś małych. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to pewnie taka, że jakby każdy wie o tym, że na spotkania przyjeżdżają najlepsze przedstawienia, a w związku z tym każdy na swoją rękę usiłuje odczytać z nich jakąś diagnozę dla teatru. I to, o czym tu była mowa, o szukaniu tematu, wydaje mi się, że jeśli weźmiemy pierwszy spektakl spotkań teatralnych, czyli rękopis znaleziony w Saragosie, to właściwie jest to odpowiedź na pytanie o temat. Po pierwsze, próba opisania świata, którego właściwie się nie daje opisać, ponieważ on się rozpada na dziesiątki, na setki różnych światów. Każdy ma swoją historię, każdy ma prawo do tego, żeby ją opowiedzieć. I druga rzecz jest taka, że z kolei teatr musi się nauczyć tę historię opowiadać. Być może jakieś po prostu sztuki, które od początku do końca relacjonują pewne zdarzenie, od czego teatr odwykł przez jakiś czas.
I trzecia rzecz, o której chciałbym powiedzieć, tutaj pan Jerzy Jarocki mówił o swoim spektaklu o Śnie Srebrnym Salomei. Ja miałem wrażenie, kiedy oglądałem teraz to przedstawienie tutaj po raz drugi, że właściwie, proszę się nie obruszyć, ale jest to rodzaj teatru eksperymentalnego, co pan uprawia. To znaczy zmusza pan widzów, którzy są bardzo niecierpliwi w tej chwili, do tego, żeby przez kilka godzin słuchali tekstu. I to się panu świetnie udaje. To znaczy i panu udaje się poprowadzić aktorów tak, że oni ten tekst mówią w taki sposób, że się go po prostu słucha. I właściwie nic się nie dzieje. Mamy aktora, który mówi. Który mówi w dodatku trudny bardzo wiersz Słowackiego. Myślę, że to naprawdę jest w tej chwili rodzaj eksperymentu artystycznego, takie przedstawienie. I chciałbym jeszcze dwa słowa o drugim spektaklu, o Płatonowie pana Jerzego Jarockiego, który zamyka spotkania teatralne. Otóż obydwa te przedstawienia, ja nie wiem, czy dobrze je odczytuję, ale ich tematem jest to, że one są strasznie gorzkie i obydwa mówią o tym, że coś w bardzo zły sposób się rozpada. To znaczy rozpadają się zarówno więzi między ludźmi takimi najbliższymi, jak i więzi między ludźmi na szerszą skalę, na skalę narodów, bo przecież Sen Srebrny Salomei to opowieść o Polakach i o Ukraińcach. Bardzo prosto i bardzo wyraźnie przez pana ten konflikt jest zaznaczony. To znaczy pierwsza część spektaklu zaczyna się od kościoła katolickiego, druga zaczyna się od cerkwi. Czy może pan powiedzieć, jak to jest? Mogę potwierdzić, że obydwie sztuki, a w związku z tym i obydwa spektakle brzmią dość gorzko, w tym, ale nie dlatego je i robiłem i nie w, i o kolejności nie decydowały te właśnie motywy. W tym tylko po przyjrzeniu się tym tekstom, no, okazywało się, że to ja wziąłem Płatonowa z zupełnie innych powodów, bo ja właśnie chciałem wziąć sztukę, o której wszyscy pisali ostatnio, przed kilkunastu laty, że to jest wesoła komedia. Myślę sobie, to ja wezmę sobie taką wesołą komedię i troszeczkę odpocznę. No ale zacząłem tam czytać i to nie całkiem taka komedia. I czym dłużej się tam skrobało, to się okazywało, że to jest bardzo może i żartobliwe, ale bardzo gorzko żartobliwe, bardzo... Jakieś smętni jesteśmy na temat teatru, taka zapanowała grobowa atmosfera. Pan Henryk Rogacki zgłaszał się do głosu. Proszę państwa, ja bym chciał powrócić do spotkań teatralnych w ogólności. I zauważyć, że one się stały istotną cząstką i taką konstruującą obyczaj teatralny w Warszawie, co w dobie zaniku i zdziczenia obyczajów jest rzeczą cenną. Przecież na warszawskie spotkania teatralne w tej chwili chodzą synowie tych entuzjastów pierwszych spotkań, a pewnie zdarzają się już tacy wnukowie, którzy się na nie palą. To jest trwały element pejzażu. I gdyby nazywać te spotkania przez porównanie, to ja bym rzekł, że dla mnie warszawskie spotkania teatralne są jak święta. Są jak święta Bożego Narodzenia. To jest coś, co musi być i kiedy to jest, to ja przynajmniej jestem szczęśliwy. Przypadkowo zdarza się to gdzieś około świąt Bożego Narodzenia. Przed bądź po. Pewnie było fajniej, jak zdarzało się przed świętami Bożego Narodzenia. W formule naszego spotkania znalazły się warszawskie spotkania teatralne jako swego rodzaju festiwal imienia Jerzego Jarockiego. Ja nie chcę, Boże broń, temu przeczyć, tylko chciałbym zauważyć rzecz taką. Teatr Słowackiego, jak wiadomo, był budowany na Teatr Fredry i nawet pomnik Fredry miał być tam stawiany, jeśli pomnik Bałuckiego. Jerzy Jarocki niewątpliwie miałby konkurentów do tego matkowania warszawskim spotkaniom teatralnym. Wszyscy moglibyśmy tutaj swoich wymienić. Wielkie nazwiska. Nasz przewodniczący Wajdy Swinarskiego. No, Wajda Swinarski, nie wiem, z miłości do Nowaczyńskiego gotów byłbym krzyknąć Bradecki, ale godzę się na to, że Jerzy Jarocki. Jeśli się godzę, to muszę uzasadnić dlaczego.
Dlatego mnie się tak wydaje, proszę Państwa, rzecz jest nie tylko w ilości spektakli, rzecz jest dla mnie w tym, bo ja najwięcej spektakli Jerzego Jarockiego widziałem właśnie na spotkaniach, że Jerzy Jarocki przeważnie na scenie teatru dramatycznego ukazywał mi przez wiele lat swoje fascynujące janusowe oblicze. Bo mi się pokazywał zgodnie z definicją sprzed lat Józefa Kellery jako ten reżyser Żyletka i pokazywał mi się od drugiej strony jako twórca teatru monumentalnego Jerzego Jarockiego. Ja bym tutaj myślał o takim wielkim dla mnie przeżyciu teatralnym, tak wielkim, żeby to się chciało śladem tych, co o dziadach Schillera pisali i porównywali to przeżycie do pierwszej komunii świętej. Tak barokowo bym powiedział, że to było coś takiego. To był sen o bezgrzesznej Jarockiego, to był teatr monumentalny. Teatr monumentalny Jarockiego to było na pewno życie snem. Oczywiście to różnicowanie niechaj, z tego różnicowania niechaj nie wynika, że w teatrze monumentalnym zanikał Jarocki, ten reżyser Żyletka, a w spektaklach tego reżysera Żyletki nie było elementów teatru monumentalnego. Ale ta cudowna, cudowna dwoistość. Ale wracając jeszcze do, co mi się tak powiedziało, że spotkania teatralne są jak święta. Są jak święta i są w obyczaju. Na te święta, jeśli będę się trzymał tego porównania, zawsze przyjeżdża wspaniały gość z Krakowa. I bez tego gościa święta nie są świętami. Przyjechawszy, ten gość ma zawsze coś niezmiernie ciekawego do powiedzenia i spokojnie mogę słuchać tego, co on mi powie i nie potrafiłbym do tego gościa zatelegrafować czy napisać do niego długiego listu, mniej lub bardziej rozumowanego, o czym on ma, jak na to kolejne Boże Narodzenie Teatralne przyjedzie, opowiedzieć, bo uważam, że to, co on sam wymyśli i to, co on wyczuje w powietrzu i na ten temat powie, będzie najwspanialsze i mnie będzie się wydawało, że na to właśnie czekałem. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że Jerzy Jarocki jest albo kolędą, albo dzieciątkiem Jezus, albo może dobrą nowiną. I ja o tę dobrą nowinę w imieniu tych wszystkich przodków i antenatów, którzy patrzą na nas z nieba, chciałbym zapytać. 25 lat temu, wtedy zaczynały się spotkania teatralne, Jerzy Jarocki był bardzo młodym reżyserem, 29 lat temu, bardzo młodym reżyserem, który wystawiał sztuki współczesne, głównie Różewicza, również inne. W tej chwili wystawia Słowackiego, wystawia Czechowa. Co z dramaturgią współczesną? Co z nowym tekstem? Co z młodością? Czy już tak sklasycznieją nam te spotkania inteligencji warszawskiej z krakowską pod egidą Jerzego Jarockiego? Czy jednak jesteśmy w stanie tchnąć w to jakiś nowy duch, nowe pytanie, nową sprawę? Ja przede wszystkim zabiegałbym tutaj o to, żebyście mi nie przywalili tymi kamieniami, z których się pomniki potem buduje. Zauważyli jeszcze jedną rzecz, że po prostu ja miałem szczęście przeżyć dość długo na tym świecie. To znaczy w 57 przywiozłem do Warszawy pierwszy spektakl i to już prawie 40 lat. Nie zapominajmy, to jest jak gdyby handicap wieku w tym. A tutaj to jest, odpowiadając na pana pytanie, to jest tak, że dotychczas spotykały mnie zarzuty, że ciągle się bawię tylko z tą współczesną dramaturgią i nie tykam polskiego romantyzmu. Jak zrobiłem jeden, jedyny spektakl, to pan już ma mi za złe, że może straciłem kontakt ze współczesną dramaturgią. Ja tylko pytam pana jako specjalistę. Rok temu przywiozłem Pułapkę Różewicza, 2 lata temu Ślub Gombrowicza, to no może to już nie są współczesne. Właśnie nad tym się trzeba zastanowić, czy to nie jest już jakaś klasyka. I w związku z tym, razem z nimi, starzejąc się, ja też w nią jakoś niespostrzeżenie wchodzę.
Tak, tutaj padały takie piękne słowa i była mowa o komunii, o tym, że to jest święto. Naprawdę to jest wszystko bardzo fantastyczne, tylko ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Otóż rosną nowe, młode pokolenia, nowy widz i co taki młody człowiek z tego wynosi? Czy on jest po pierwsze odpowiednio przygotowany do tego, żeby odebrać trudną sztukę? Z jednej strony, czy jest przygotowany w kontekście kulturowym, historycznym, czy ma jakieś większe wyobrażenie o tym, co będzie oglądał? I znowuż z drugiej strony, czy on w ogóle o tym wie, czy to jest jakoś szerzej promowane, bo wydaje mi się, że nie bardzo. I w związku z tym młody człowiek staje przed dosyć istotnym problemem, bo z jednej strony jest zalewany taką telewizyjną mieszanką, która właściwie do niczego nie prowadzi. Wrzucony jest od samego dzieciństwa, od 7 roku życia w wigry takiej szkoły i tego całego nawału wszystkich niepotrzebnych spraw. I właściwie zanim sam sobie uświadomi potrzebę obcowania z kulturą, ze sztuką, zanim sam do tego dojdzie, że jednak teatr to jest coś fantastycznego, albo zaneguje to oczywiście w zależności od tego, jakie ma do tego podejście, to minie bardzo dużo czasu. Ja myślę, że jest to też okazja, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, co należy zrobić, żeby jakoś zbliżyć się do tego młodego widza. I czy w ogóle on jest do tego zbliżenia przygotowany, bo to też jest bardzo ważne. Dziękuję Państwu bardzo za przybycie do naszego studia. Dziękuję gościom, dziękuję panu Jarockiemu.